O matko, nazywam się Kapelusznik, a oto omówienie zaległych rozdziałów. Witam po przerwie spowodowanej wieloma rzeczami, ale kogo to realnie obchodzi? Przepraszam jedynie, że filmów nie było i wracamy do robienia w miarę regularnych materiałów. I teraz tak, pewnie omówienia poprzednich rozdziałów oglądaliście już u Flippera lub innych twórców, bądź czytaliście o szczegółach albo detalach na forach albo serwisach społecznościowych. Więc omówimy sobie skrótowo, co się działo w poszczególnych rozdziałach, z moją krótką opinią na koniec. A od przyszłego rozdziału wracamy z klasycznym formatem. Piszcie także w komentarzach koniecznie o wątkach, które zasługują na znacznie szersze omówienie, które poruszę w odcinku nowego spin-offu. Także zaczynamy! A zatem rozdział 1057 zaczyna się orędziem opowiadającym o historii rodu Kozukich, czyli wydarzenia z ostatniego czasu plus cała historia Odena. Przechodzimy do Yamato, która chce zostać na Wano, ponieważ pragnie rozpocząć swoją podróż w identyczny sposób co Kozuki Oden, czyli przemierzając wszystkie regiony kraju samurajów. I cała trójka, Yamato, Momo oraz Kiemon, rusza, by się pożegnać ze słomianymi. Po krótkich retrosach Momo, który wspomina wszystkie swoje chwile z Luffym, przechodzimy do trójki kapitanów. Wszyscy są gotowi do wypłynięcia. Allou wspomina, iż Gum jak przy ponownym spotkaniu z nim, znowu będzie jego wrogiem. Wcześniej wspomniana trójka dolatuje do portu i Momonosuke po chwilowym gniewie rozkleja się i nie chce, by słomiani wypływali. Luffy więc mówi, że jest on dla niego jak młodszy brat i podarowuje mu swoją flagę, co symbolicznie i prawdopodobnie czyni z Wano terytorium załogi słomianego kapelusza. Po czym Luffy i reszta ostatecznie się z nimi żegnają. Słomek jeszcze dodał, że jeśli oni wszyscy by chcieli być piratami, to on po nich w przyszłości przybędzie. Następnie Kid prowokuje Lawa oraz Luffy'ego do ryzykownego skoku z wodospadu. Przechodzimy do kwestii Orochiego. Zostało potwierdzone, że został ostatecznie spalony przez Denjiro oraz Hiyori. Dialog, który wzbudził najwięcej kontrowersji, to słowa Hiyori o tym, że ród Kozukich urodził się po to, by spłonąć. Były tłumaczenia, że niby w japońskiej kulturze istnieje coś takiego jak przeklęte rody, czy coś takiego. I zachodni widz tego nie zrozumie. Aczkolwiek ja tego nie kupuję i moim zdaniem tak nie powinno być. Na prostą logikę. Przez całą serię było mówione, by nie winić ludzi za czyny ich przodków. A tu Oda wyjeżdża z tekstem o przeznaczeniu rodu Kozukich jako tych, co powinni spłonąć. Naprawdę, to się po prostu nie klei. Rozdział kończymy widokiem Momonosuke ze swoją świtą i Ark Wano wreszcie dobiega końca. Bardzo męczący Ark, który trwał nawet nie wiem ile. Sam chapter no taki mocno przegadany, za wiele się nie dowiedzieliśmy i za wiele też się nie działo. Takie 6 na 10 wydaje się w sam raz. A jeszcze co do Wano, to zapowiadam film, w którym go podsumuję. Co do historyjki okładkowej, to w skrócie można o wszystkim powiedzieć tak. Caesar przy pomocy swoich gazów zdezorientował Katakuriego oraz Owena i uciekł razem z Germą, albo przynajmniej ucieka. A przechodząc do właściwego rozdziału, Tonami się gniewa na Luffy'ego za ryzykowny skok z wodospadu. A Jimbe próbuje zażartować z całej sytuacji. O dziwo Nami skarciła nawet jego. A Chopper mówi mu, by lepiej nie prowokować jej, gdy jest wkurzona. Następnie przechodzimy do listów gończych. Każdy poza Chopperem przekroczył 100 milionów berry. Niestety Oda kontynuuje już nieśmieszny żart z niską nagrodą za głowę Choppera. Z ciekawszych rzeczy to Sanjiemu zniknęło nazwisko z nagrody. Jest on załamany, że Jinbe oraz Zoro go prześcignęli.
Oczywiście cała trójka, jako top 3 załogi Imperatora, przekroczyła 1 miliard berry. Przede wszystkim to Robin wreszcie ma nagrodę, na jaką zasługuje. 930 milionów to adekwatna nagroda za głowę kogoś, kto może rozszyfrować największe tajemnice tego świata. Idziemy do Cross Gulit. Okazuje się, że zgodnie z przewidywaniami, Buggy przypadkiem został okrzyknięty liderem całej nowo powstałej organizacji. Galdino jest szczęśliwy, że wrócił pod skrzydła Krokodajla. Widzimy również obecnego Mr. One na miejscu. Michał też ciśnie bekę z Buggy'ego, że jest on jedynym imperatorem w historii, który płacząc prosi o litość. No i zaczynamy retrosy, jak to się wszystko zaczęło. Krokodajl dzwoni do Michołka w sprawie zlikwidowania systemu władców mórz. Mówi, iż marynarka najedzie mu wyspę prędzej czy później, więc niech założą wspólną organizację. Dodaje też, że są podobni i nikomu nie ufają. Dostajemy widok oblężonego przez marynarkę Buggy'ego, na ratunek przybywa mu Krokodajl i ogarnia całą sytuację. Potem się zwraca do klauna, że musi wziąć odpowiedzialność za udzielenie sobie pomocy. Tam dochodzi też kwestia pieniędzy i tak dalej. Kolejno wbił jeszcze Mihawk i ogólnie Buggy tej dwójki się nie spodziewał. Generalnie wyszło, że przez to, iż Buggy jest na środku plakatu, został uznany za przywódcę. Jastrzębie Oki powiedział, że dobrze się stało, Buggy jest figurantem, a on i Krokodajl mogą działać z cienia. Poza tym najlepszy szermierz świata lubi mieć święty spokój i na tym mu najbardziej zależy. Przy okazji poznaliśmy nagrody za tę dwójkę. Rozdział kończymy widokiem rewolucjonistów. Kapitanowie są, jak widzimy, cali. Udało im się odbić kumę z rąk rządu. Dragon wyskakuje z tekstem, że jeżeli Sabo skrzywdził króla Kobrę, to mu nie wybaczy. Trochę to głupie i dziwne, ponieważ ta dwójka nigdy nie miała ze sobą żadnych relacji. Ale dobra, nagle Sabo dzwoni do reszty Rewo, a marynarka przechwytuje sygnał rozmowy. Kolejny rozdział napakowany tekstem, ale za to dużo bardziej konkretniejszy niż jego poprzednik. Ocena 7 na 10, jak najbardziej zasłużona. Rozdział 1059. Zaczynamy od Marco, eskortowanego przez załogę Shanksa do domu. Pytają się go, czy do nich dołączy, ale ten odmawia. Wracamy na chwilę do festiwalu, gdzie Yamato tłumaczy załodze swoją decyzję o zostaniu na Wano. I przy okazji Marco wreszcie rozmawia z Luffy'm i słomiany mu dziękuję za wydarzenia z Marineford'u. Przeskakujemy do Amazon Lily, gdzie Hancock dalej chce wyjść za Luffy'ego i dostajemy retrosy z ataku marynarki, którzy prezentują Serafinów. Nowy model PX oparty już w pełni na genetyce. Oni są krzyżówkami byłych genów władców mórz, Lunarian oraz posiadają też lasery Kizaru. Doktorze Vegapunk, twoja broń, zgodnie z zapowiedziami, spełniła swoje oczekiwania. Najciekawsze przed nami, gdyż na imprezę wbija Czarnobrody ze swoją ekipą i atakują siły marynarki. Kobe mówi do Hancock, żeby się poddała, ale ta odmawia. Czarnobrody identyfikuje Serafina jako pacyfistę i rozpoznaje rzeczy charakterystyczne dla Lunarian. To pokazuje, że Czarnobrody ma obszerną wiedzę w temacie, jakie rasy występują w świecie One Piece'a. Ale w szybkim tempie przeskakujemy do sytuacji, gdzie wszyscy poza Kobim, Hancock i Teachem zostają pokonani, a sama cesarzowa piratów zostaje złapana przez Imperatora. Trwają negocjacje między postaciami, jednak prowadzą one donikąd. Czarnobrody wspomina, że dzięki incydentowi z Rocky Port, Teach pozyskał wyspę piratów dla siebie i zdaje się, że szanuje za to Kobiego, który po tym incydencie został ogłoszony bohaterem. Bardzo intrygującym wątkiem jest to, że byłym przywódcą wyspy
był Quang Zi, jeden z dawnych załogantów Roxa. Jednakże na arenę wchodzi Dark King Rayleaf, który wykorzystując swój autorytet przepędza Czarnobrodego z wyspy, ale ten bierze Kobiego za sobą. A przy okazji wszyscy przemienieni w kamień zostają odczarowani. Wreszcie dowiadujemy się prawdziwej tożsamości Shaki. Jest ona byłą liderką Amazon Lily, a dokładnie 2 generacje temu. Mówi też, że Calm Belt już nie jest tak bezpieczne jak kiedyś przez doktora Vegapunka, który sprawił, iż statki marynarki mogą przez niego spokojnie przepływać. Ja zwrócę waszą uwagę na ten kadr. Wyraźnie widać, że Rayla Hancock jest niczym ojciec czy wujek dobra rada. Pomimo swojej niechęci do mężczyzn, bez problemu opiera się o niego. Rozdział mocny, dużo akcji, dużo informacji, mocne 8 na 10 i jedziemy dalej. Jako ciekawostkę jeszcze dopowiem, że spójrzcie na oczy Serafina. Ma w oczach gwiazdy pięciokątne. Kto wie, czy to nie jest odwołanie do starszyzny 5 gwiazd, czyli Gorosei, jako symbol poddańczy wobec rozkazów rządu. No i rozdział 1060. Zaczynamy od Luffy'ego, który nie dowierza w gazecie na temat Sabo, który rzekomo zabił króla Kobrę. Nawet Robin podkreśla, że Rewo są przeciwko światowej szlachcie, nie przeciwko zwykłym królom. Luffy chce się udać na Alabastę czy w inne miejsca, ale Zoro stopuje wszystkie wyżej wymienione posunięcia. Karibu w beczce jest przerażony potencjalnym udaniem się na Marijo. Jimbe mówi, że Reverie musiało przebiegać bardzo gwałtownie. Zoro stara się hamować płacz załogi dotyczący nieznanego losu Vivi i przypomina Luffy'emu, że każdy ma swoją przygodę. Przywracając wiarę załogi w księżniczkę, dostajemy gag rodem z Alabasty, gdzie załoga wyzywa Glona. Robin wspomina jeszcze o powstaniu Krozgulit i innych ważnych rzeczach, ale Luffy'ego to nie obchodzi i pozostawia to w rękach pani archeolog. Jednakowoż Luffy zaczyna mówić o swoim marzeniu i wyjawia go załodze. Niestety nie jest nam dane go usłyszeć. Prawdopodobnie dotyczy ono wolności dla wszystkich ludzi na świecie. To jest moje zdanie. Gumiak podkreśla, że może będzie w stanie zrealizować swoje marzenie, jeżeli zostanie królem piratów. Robin do tego dodaje, że żeby nim zostać, muszą odnaleźć ostatni czerwony poneglyf, który zaginął. Przechodzimy do marynarki, która potwierdza transmisję oraz położenie Sabo. Jest w królestwie Lulusia, jednym z 8 zbuntowanych krajów przeciwko światowemu rządowi. Rewo są szczęśliwi, że go słyszą. Warto wspomnieć, że mieszkańcy wyspy zamknęli lokalnych władców w więzieniu. Sabo stara się w błyskawicznym tempie przekazać, że widział kogoś na teoretycznie pustym tronie. Lecz nad królestwem Lulusia zbierają się czarne chmury, a potem 16 wielkich laserów unicestwia dosłownie całą wyspę. Biedny Sabo zabity już nie wiem który raz. Teorie głoszą, że to mógł być Uranus w formie latającej wyspy lub ten wielki kapelusz z chłodni, który widzieliśmy wraz z Zimem. I mamy przeskok o kilka dni i Słomiani trafiają w zimne rejony. Mają problem z wrzącą wodą w postaci dziwnego zjawiska pogodowego, ale Zoro je przecina i wszystko wraca teoretycznie do normy. Jednak załoga napotyka Buni i tym kończymy. Szczerze powiedziawszy, nie rozumiem zachwytu nad tym rozdziałem. Gdyby nie wysadzona całkowicie wyspa, to nic się nie działo. Nawet marzenia Luffy'ego dalej nie było nam dane poznać. Dlatego moja ocena to 5 na 10 i pewnie spotkam się ze sporą krytyką. Streściłem mocno wszystko, żeby nadgonić zaległe rozdziały. Najnowszy chapter zostanie już omówiony w normalnym formacie. Przepraszam jeszcze raz za przerwę. Ja byłem Kapelusznik i do zobaczenia w następnych materiałach.